Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Jak co roku w pierwszą niedzielę Adwentu rozbrzmiewa Chrystusowe wezwanie do czuwania. Słowa dzisiejszej dobrej nowiny pobrzmiewają w kontekście Dnia Sądu Ostatecznego, czyli Dnia Paruzji. Taki bowiem jest sens Adwentu, aby przygotować się na przyjście Chrystusa Pana, ale nie na to pierwsze, które nastąpiło przed 2000 lat, ale to, które nadejdzie niebawem. Adwent to jeszcze intensywniejsze wołanie do nieba. Przyjdź, Panie Jezu, bo czekamy. Przyjdź i nie zwlekaj. Czy jednak jesteśmy gotowi na powtórne przyjście Chrystusa? Wielu z nas na myśl o Armagedonie, o dniu ostatecznym, ogarnia strach. Po cichu w głębi serca mamy nadzieję, że jeszcze nie dziś, że jeszcze nie teraz, nie w tym roku, a może nie w trakcie mojego życia. Dlaczego lęk jest silniejszy niż tęsknota? Może dlatego, że jeszcze zbyt mało wydoskonaliliśmy się w miłości. Kochać Boga to pragnąć z całych sił zjednoczenia z Nim. Jeśli miłość jest wystarczająco silna, to nie ma lęku przed paruzją. Rozpoczynając ten nowy rok kościelny, postanówmy sobie rozwijać naszą miłość do Boga, aby była tak silna, że żadna pokusa lub obawa nie mogłyby jej zniszczyć.